Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Otwieram 19. sesję Rady Miasta Górowo i Ławeckie, przewidzianą do odbycia w dniu 30 grudnia, jest to dzisiaj. Witamy dzisiaj bardzo serdecznie przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej. Mamy dużą uroczystość, za chwilę odbędzie się uroczystość uhonorowania druha Bogdana Pacewicza medalem przyznanym przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej. Witam pana brygadiera Andrzeja Harchaja, komendanta Państwowej Straży Pożarnej i od razu oddaję głos dla pana Adama Cioska. Przystępujemy w tej chwili, szanowni państwo, do uhonorowania naszego dzielnego drucha. W uznaniu zasług za 32-letnią służbę w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Górowie Ławeckim druh Bogdan Pacewicz uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych z dnia 12 grudnia 2019 roku, numer uchwały 111/22/2019, druh Bogdan Pacewicz zostaje odznaczony medalem honorowym imieniem Bolesława Chomicza w uznaniu zasług szczególnych dla rozwoju umacniania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Podpisał Prezes Zarządu Głównego Generał Pożarnictwa Waldemar Pawlak. Proszę pana komendanta o wręczenie. Dziękuję bardzo. Druhu. Szanowni państwo, pozwolicie, że pozwolę, żebyście stali, bo to jest ważne dla nas wydarzenie. Ja może zanim przekażę ten medal, to jeszcze parę słów powiem. Jest to honorowy medal nadawany za szczególne zasługi dla druhów Ochotniczej Straży Pożarnej, nadawany przez Zarząd Główny Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej. I to jest bodajże drugi medal. Na 670 wszystkich strażaków, którzy są w naszym powiecie, to jest wyjątkowe też i wyróżnienie i zasługa dla naszego drucha. W związku z tym druhu Gdynie, w imieniu Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych nadaję tobie ten medal honorowy Bolesława Chomicza. Jeszcze dziękujemy. Ten medal to jest oczywiście wyróżnienie, ale to też jest zobowiązanie dla drucha za to zaangażowanie. Ja nie muszę chyba wszystkim mówić, jak ważne jest tutaj wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnej nie tylko tutaj w mieście, ale też na gminie czy powiecie. Bez Straży Pożarnej my nie jesteśmy w stanie funkcjonować jako Państwowa Straż Pożarna. To jest dobry wzór, to jest też i przykład i pokazanie, że ludzi takich też i szanujemy i dbamy o nich i szczególną troską też wykazują się oni podczas naszych działań. To też szereg działań, które pozwoliły na nadanie tego medalu honorowego, bo nieliczni mogą dostać. Trzeba też się wykazać i odwagą, i zaangażowaniem, długoletnią też i służbą, i swoją też postawą, wzorem do naśladowania. I takim wzorem też jest pan Bogdan. Bogdanie, ja tobie życzę dużo jeszcze zdrowia i ja chciałbym, żebyś też był przykładem nie tylko tutaj w mieście, nie tylko w gminie, ale też i w powiecie bartoszyckim. Dziękuję bardzo. Szanowni goście, także nie będziemy zatrzymywali chyba, tak? Tak? Jakbyśmy mogli, to tak, bo mam obowiązek. Dobrze, także dziękujemy naszym gościom za przybycie. Ja tylko dodam jeszcze, że tutaj druh Bogdan Pacewicz jest w Straży Pożarnej od 32 lat. Tradycja jest ogromna. Przybył razem ze swoją partnerką, która również tutaj jest dzielnym naszym strażakiem. Także gratulacje jeszcze raz i dziękujemy uprzejmie. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo, do widzenia. Dziękujemy. W tej chwili, Szanowna Rado, przystępujemy już do kontynuacji naszego dzisiejszego programu, naszej dzisiejszej sesji. W tej chwili nastąpiło otwarcie. Witam wszystkich jeszcze raz przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Informuję, że protokolantem dzisiejszych obrad jest pani Sylwia Staszewska. W prowadzeniu dzisiejszych obrad pomagać mi będą panie wiceprzewodniczące, pani Anna Piszczek oraz pani Grażyna Sawicz. Wysoka Rado, informuję, że sesja została zwołana w trybie zwyczajnym na podstawie artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafu 11 regulaminu Rady Miasta. Informuję, że wszystkim państwem radnym zostało przesłane w trybie regulaminowym zawiadomienie o dzisiejszej sesji oraz porządek obrad wraz z projektami uchwał.
Jeszcze kilka informacji odnośnie klauzuli informatycznej. Pragnę przypomnieć, że na podstawie artykułu 20 ust. 1 litera b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragrafu 24 punkt 2 regulaminu Rady Miasta obrady sesji są transmitowane na żywo przez internet oraz rejestrowany jest obraz i dźwięk za pomocą kamery. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Górowo i Ławeckie oraz w internecie. Informuję Wysoką Radę oraz wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość, że uczestnicząc w obradach sesji Rady Miasta wyrażają Państwo zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku. Ponadto informuję, że na podstawie artykułu 14 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym głosowania nad uchwałami są jawne i odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzanie i utrwalanie imiennego wykazu głosowań. W przypadku, gdy jest to niemożliwe, głosowania z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne. To tyle tytułem wstępu. W tej chwili na podstawie listy obecności stwierdzam, że na sali jest obecnych 12 radnych, czyli mamy ustawowe kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Na dzisiejszej sesji brakuje pana radnego Gajdamowicz Rafała, pana Rochunia Łukasza i pana Złotucha Łukasza. Informuję również, że proponowany porządek dzisiejszych obrad został Wysokiej Radzie przesłany pocztą elektroniczną na indywidualne skrzynki mailowe w odpowiednim terminie. Czy ktoś chciałby zgłosić uwagi do dzisiejszego porządku obrad? Nie widzę. W związku z powyższym odczytam proponowany obrad dzisiejszej sesji. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad to już nastąpiło. Mieliśmy również dużą uroczystość uhonorowania Drucha Ochotniczej Straży Pożarnej medalem honorowym, to już nastąpiło. Przyjęcie protokołu z 18 sesji. Będzie również informacja z prac burmistrza miasta między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. I będą podejmowane cztery uchwały. Pierwsza uchwała będzie dotyczyła zmian w budżecie miasta na rok 2019. Druga uchwała organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych gminy miejskiej Górowo i Ławeckie zaliczonych do sektora finansów publicznych. Kolejna uchwała dzisiaj podejmowana, wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości lokalowej położonej w Górowie Ławeckim przy ulicy Okrężnej 11. I uchwała kolejna, ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych gminy miejskiej Górowo i Ławeckiej. Planowane są jeszcze sprawy różne i na końcu będzie zamknięcie obrad. W tej chwili przegłosujemy ten dzisiejszy nasz porządek obrad. Kto z panów, pań i panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Grażyna, bądź uprzejma. 12, wszyscy za. Stwierdzam, że porządek dzisiejszej sesji został przyjęty jednogłośnie. W związku z powyższym przystępujemy w tej chwili do kolejnego naszego punktu. Przyjęcie protokołu z 18 sesji. Informuję, że Wysoką Radę, że protokół z ostatniej sesji był do wglądu w biurze Rady oraz został przesłany na indywidualne skrzynki mailowe. Czy są uwagi do wspomnianego protokołu? Wiem, że radna Antochów zgłosiła uwagi. Uwaga została uwzględniona. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby coś do protokołu dodać? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad treścią protokołu. Zarządzam głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem treści protokołu z ostatniej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Grażyna. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 głosów za. Stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła protokół z poprzedniej sesji bez uwag. Przystępujemy w tej chwili do kolejnego naszego programu dzisiejszej sesji. Jest to informacja z prac burmistrza miasta między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Okres był bardzo krótki, niespełna 2 tygodnie, ale chyba należy do najprzyjemniejszych w roku. Ponieważ jeśli chodzi o plan pracy burmistrza, to były to głównie spotkania wigilijne. Odbyły się prawie we wszystkich jednostkach z terenu miasta, zarówno tych, którymi zarządzamy jako samorząd, jak i prowadzone przez inne
organy. Myślę sobie, że jest to ważny i przyjemny obowiązek. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu też za obecność na wielu z tych wigilii. I miała jeszcze jedna bardzo przyjemna rzecz. Wydarzyła się nam 27 grudnia. Mieliśmy przyjemność odbyć spotkanie autorskie pana Wojtka Wolańskiego, który wydał przepiękną książkę o naszym mieście pod tytułem Landsberg. I tu zaskoczenie, bo na kilku spotkaniach autorskich różnych autorów w Górowie byłem, nigdy tak wielu ludzi nie przyszło. Naprawdę tu wielkie podziękowania. Był tu również pan przewodniczący, który właściwie poprowadził spotkanie, za co ci dziękuję bardzo. A książką warto się zainteresować, bo pokazuje tą część historii naszego miasta, o której tak naprawdę bardzo, bardzo niewiele wiemy. Jeśli chodzi o bieżące prace, to oczywiście było sprzątanie miasta i wywożenie popiołu. Jeśli chodzi o realizację uchwał Rady Miasta, to uchwał podjęli państwo w tej kadencji 115, zrealizowanych zostało już 84, a w trakcie realizacji jest 31. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania i uwagi do wystąpienia pana burmistrza? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy. Dziękuję panie burmistrzu za przedstawienie tej informacji. Przechodzimy do podjęcia uchwał. Pierwszą uchwałą będzie dotyczyła dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2019. Poproszę panią skarbnik o kilka informacji na ten temat. Dzień dobry jeszcze raz. Proszę państwa, zmiana w budżecie, mam nadzieję, że już ostatnia w tym roku. Już się nie spotkamy 31. Dotyczy zwiększenia dochodów budżetu po stronie dochodów budżet wzrośnie o 45 279 zł. Wynika to z decyzji, które do nas dotarły. Dostaliśmy pieniążki na uzupełnienie dochodów w wysokości 27 tysięcy 9 zł oraz z rezerwy 18 270 zł z części oświatowej subwencji ogólnej. Są to pieniążki, które żeśmy wprowadzili po stronie wydatków. Reszta zmian dotyczy przesunięć w planie po to, żeby nam nie wyszły jakieś przekroczenia dotyczące wydatków. To w sumie. Dziękuję bardzo. Czy są pytania odnośnie tego zagadnienia? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania nad uchwałą. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2019? Głosowanie odbędzie się przy użyciu urządzeń. Proszę o zagłosowanie. Czekamy na wyniki. Informuję, że w głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy w tej chwili, Wysoka Rado, do kolejnej naszej uchwały. Jest to uchwała dotycząca organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych gminy miejskiej Górowo i Łowieckie zaliczonych do sektora finansów publicznych. Tutaj również poproszę panią skarbnik o kilka informacji na ten temat. Chodzi tutaj, Szanowna Rado, o prowadzenie księgowości finansów w przedszkolu, ale kilka słów na ten temat opowie pani sekretarz. Bardzo proszę. Uchwała ta dotyczy organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych gminy miejskiej. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym taką uchwałę powinniśmy podjąć, w której to wskazuje się, jaką jednostką jest Urząd Miasta, czyli że jest to jednostka obsługująca pod względem administracyjnym i finansowym jednostkę, a obsługiwaną jest w tej chwili przedszkole miejskie Górowo i Ławeckie. No jest to uchwała, która nam jakby formalizuje i usystematyzuje to, co w danym momencie w urzędzie prowadzimy. Dziękuję bardzo. Ja pozwolę zacytować sobie tutaj kilka informacji, tak żeby było wiadomo, o czym mówimy. Jest to uchwała numer 19/177 przez rok 2019 z dnia dzisiejszego 30 grudnia w sprawie organizacji wspólnych administracji. I jest następującej treści. Tworzy się wspólną obsługę administracyjną i finansową jednostek organizacyjnych gminy miejskiej Górowo i Ławeckie, zaliczone do sektora finansów publicznych. Jednostką obsługującą jest Urząd Miasta Górowo i Ławeckie, a jednostką obsługiwaną jest przedszkole miejskie. I w ramach tego właśnie miasto będzie realizowało obowiązki w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości, prowadzenia dokumentacji finansowej i księgowej
organizowanie i prowadzenie obsługi bankowej i kasowej. Będą również tutaj obsługiwane sprawy płacowe, w szczególności sporządzanie list płac, organizowanie wypłat dla pracowników obsługiwanej jednostki, potrącanie podatku dochodowego. Wykonanie oczywiście powierza się burmistrzowi i uchwała ta wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie. Przystępujemy zatem do głosowania nad tą uchwałą. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o zagłosowanie. Na wyniki. Mamy już wyniki. Informuję, że w głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy, Szanowna Rado, do kolejnego punktu naszych dzisiejszych obrad. Jest to uchwała dotycząca wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości lokalowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Okrężnej 11. Poprosimy pana Edwarda Drymucha o kilka informacji na ten temat. Jest to bardzo mały lokal, znajdujący się na poddaszu o powierzchni około 25 metrów kwadratowych. W związku z odrzuceniem przez spadkobierców, pierwszej i drugiej grupy spadkobierców, odrzuceniem spadku po świętej pamięci Janiny Glińskiej, gmina stała się po prostu właścicielem tego lokalu. To wynika bezpośrednio z przepisów. My na to nie mamy żadnego wpływu. Po prostu musimy taki spadek przyjąć. To weszło kilka lat temu, ta ustawa. Kiedyś wiadomo było to trochę inaczej. Dzisiaj tak. Gminy stają się spadkobiercami takich lokali. Dziękuję tak. Bardzo. Czy są pytania odnośnie tej uchwały? Nie widzę, ja tylko przypomnę jeszcze raz, że Rada Miasta wyraża zgodę na zbycie w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego numer 5 w budynku mieszkalnym przy ulicy Okrężnej 11. Przystępujemy do głosowania nad tą uchwałą. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o zagłosowanie, przyciśnięcie przycisku. Czekamy na wyniki. Jest. Informuję, że w głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do kolejnej naszej uchwały. Jest to uchwała dotycząca uchwalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych gminy miejskiej Górowo Iławeckie. Jest to druk numer 119. Tutaj również poprosimy pana Edwarda Drymucha o przybliżenie tego zagadnienia. Bardzo proszę. 24 września weszła ustawa, czy została ogłoszona ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług sieci telekomunikacyjnych. Nasza uchwała wynika, że tak powiem, z dostosowania jej do tych zmienionych przepisów o drogach publicznych. Mówię to w skrócie oczywiście. Ta ustawa wprowadziła zmiany dotyczące zajmowania pasa drogowego. Jak państwo wiecie, jest dzienne zajęcie pasa drogowego, prawda, i roczne. Nasze stawki określały, tak powiem też w większości, 10 zł za zajęcie pasa drogowego dziennie lub 200 zł za zajęcie pasa drogowego przez rzut poziomy danego urządzenia, niezwiązanego z infrastrukturą drogową, tutaj trzeba powiedzieć, prawda, bo to dotyczy właśnie urządzeń wbudowywanych w pasy drogowe niezwiązane z drogami, ogólnie z drogami. Ta ustawa wprowadziła takie zmiany, po prostu obniżyła te stawki. Wynika to z dostosowania, powiedzmy, z dostosowania sieci internetowej, szybszego internetu i tak dalej, usług, wiadomo, dla społeczeństwa. Gminy, to były wystąpienia oczywiście urzędów marszałkowskich szczególnie, jak też i ministerstwa bodajże cyfryzacji, o zmniejszenie stawek. No żadne gminy na to nie wyrażały zgody, po prostu traktowały wszystkie prawda, jednostki w ten sam sposób. Więc tutaj zmieniono to ustawą. I ta stawka nie może być wyższa za zajęcie jednodniowe pasa drogowego jak 20 groszy,
Natomiast nie może też być, roczna stawka nie może być wyższa jak 20 zł. Więc to zmniejszono, tak można by porównać, mniej więcej 10-krotnie. Tak. I ono po prostu, podjęcie tej uchwały no, jest związane ze zmianą po prostu przepisów określonych w ustawie tej o drogach publicznych. Rozumiem. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Jest to, nasza uchwała jest konsekwencją ustawy, o której mówił pan Edward Drymuch. Jest to dla nas takie nie bardzo właśnie finansowo, bo w tej chwili mieliśmy dużo większe pieniądze za stojące reklamy i zajęcie tego pasa. W tej chwili, tak jak było słychać, jest to 5 groszy, a za cały rok jest to 20 zł, więc miasto... No, nie, 20 groszy za jeden dzień, a 20 złotych za cały rok. No, jest to na pewno dużo mniejsze będą wpływy z tego tytułu do miasta, ale niestety na to nie mamy wpływu. Informuję również, że w tej chwili sprawę tą regulowała uchwała z roku 2012. Także ta uchwała, którą dzisiaj podejmiemy, wejdzie w życie po upływie 14 dni i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przystępujemy zatem do głosowania nad tą uchwałą. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o zagłosowanie, przyciśnięcie przycisku. Czekamy na wyniki. O, mamy już wszystkie. Informuję, że w głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. I tym sposobem, Szanowna Rado, wyczerpaliśmy sprawy dotyczące podejmowania uchwał w tym roku. Przechodzimy do spraw różnych. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W związku z powyższym ja zabiorę głos w tej sprawie. Na ostatniej sesji rozmawialiśmy o pewnym incydencie, który miał miejsce na stadionie. Związany był on z zajęciem jednego z pomieszczeń. Padły tutaj no, dosyć takie poważne słowa, że zostało to zrobione w sposób nielegalny, nieprawny. Zostały rozwiercone wkładki w drzwiach. W związku z powyższym poprosiłem panią kierownik MOPS-u naszego o informację w tej sprawie i wyjaśnienie tego całego zdarzenia. I informacja jest troszeczkę inna niż zostało to przedstawione. Także w tej chwili bardzo proszę o konfrontację i przedstawienie sytuacji przez panią kierownik, panią Agnieszkę Górzycką. Jak to wyglądało, bo padły mocne słowa odnośnie rozwiercenia wkładek i tak dalej, i tak dalej. Bardzo proszę pani dyrektor. Witam państwa. Przyszłam tutaj, żeby zdementować te informacje, które zostały tu podane, ponieważ są one nieprawdziwe, są dla nas krzywdzące. Zostałyśmy przedstawione tutaj jako osoby włamujące się na stadion. Dobrze, że nie padło stwierdzenie, że jeszcze coś zginęło. Jest naprawdę mi bardzo przykro, po prostu to jest dla nas upokarzające. Cała sytuacja wyglądała następująco. Zaplanowane było przenosiny tego sprzętu rehabilitacyjnego, ponieważ od dłuższego czasu te wszystkie przedmioty leżały w miejskim ośrodku. My tak naprawdę nie mamy warunków, żeby te rzeczy trzymać. Poza tym w miejskim ośrodku pracują same kobiety, więc nie mamy siły też wydawać tych łóżek, bo one ważą około 200 kilo. Także wystąpiliśmy z pismem do Urzędu Miasta o udostępnienie pomieszczenia. Wskazałyśmy stadion. Naprawdę szukałyśmy bardzo długo takiego dogodnego pomieszczenia, gdzie te rzeczy można by było przewieźć, żeby też pracownicy mogli w trakcie pracy wyjść i te rzeczy wynieść. Chciałyśmy, żeby to były garaże, które są z tyłu za naszym ośrodkiem, no ale niestety te garaże są wydzierżawione i nie było takiej możliwości, żeby wypowiedzieć umowę i po prostu je zająć. Dowiedziałyśmy się, że na stadionie, który zresztą jest też własnością miasta, mogłoby zostać wygospodarowane takie pomieszczenie, więc zwróciłyśmy się z pismem i dostałyśmy zgodę. Do 16 pomieszczenie, z tego co wiem, miało zostać opróżnione. 17 okazało się, że to pomieszczenie w dalszym ciągu zapełnione jest rzeczami. Pracownicy Urzędu Miasta zadzwonili do mnie z informacją, że
pomieszczenie nie jest opróżnione, więc osobiście zadzwoniłam do prezesa z informacją, że na dzień dzisiejszy zaplanowane jest przeniesienie tego sprzętu rehabilitacyjnego i poprosiłam, żeby był obecny przy przenoszeniu tych rzeczy. Prezes stwierdził, że sam ma jakieś pilne spotkanie służbowe, nie może być, ale wyślę któregoś członka zarządu bądź pracownika stadionu. Czekaliśmy tam około pół godziny, może nawet więcej, nie pojawił się nikt. Okres końca roku jest naprawdę dla nas takim czasem bardzo wytężonym, ponieważ musimy się rozliczać z dotacji. Mamy różne inne rzeczy, naprawdę. Mówię, nie pojawił się nikt, więc pracownicy Urzędu Miasta zaczęli te rzeczy wynosić. Nieprawdą jest powiedzenie, że te zamki były rozwiercane, ponieważ w momencie, kiedy pracownicy weszli do tych pomieszczeń na stadionie, wszystkie były pootwierane. Mało tego, był tam człowiek, z tego co wiem, osadzony z zakładu karnego, który miał dostęp do wszystkich pomieszczeń, bo one były wszystkie otwarte. Także powiedzenie, że weszłyśmy tam, wtargnęłyśmy, rozwierciłyśmy i wyniosłyśmy, naprawdę jest dla nas bardzo krzywdzące. I tyle mam do powiedzenia na ten temat. Dziękuję bardzo. Myślę, że sprawa tutaj została przedstawiona. Pan burmistrz pierwszy, bardzo proszę. Wstyd, panie radny Bachanowicz, wstyd, panie radny Gajdamowicz, bo spektakl szkalowania pracownic MOPS-u na ostatniej sesji dotknął mnie osobiście. Ja myślę, że nie będę się rozwodził. Tym paniom należą się przeprosiny. I tyle. Tylko tyle. Mężczyzna wie, co powinien zrobić w takiej sytuacji. Dziękuję bardzo. Pan radny Sztajer. Ja w tej kwestii chciałem powiedzieć, rzeczywiście rozmawiałem z pracownikami. Pani tutaj, dyrektor MOPS-u, ma słuszną rację. I popieram tu pana burmistrza, że należy przeprosić, bo tak nie było. Pomieszczenia były otwarte, nikt nie wiercił i zostaliśmy po prostu wprowadzeni w błąd. Zresztą, jeśli mogę także dodać, naprawdę należy się. Była przy tym pani Ania Januszczak, była przy tym pani Marzena Kotwica, dlatego jej stąd też ta obecność. Wskazany nawet na wyczyści pomieszczenia, zmył wszystkie po wniesieniu rzeczy, tak? Więc tam było wszystko otwarte, nie było nic zamknięte. Także pana burmistrza i panią dyrektor należałoby niestety ale przeprosić. Ale to mówię, zostaliśmy wprowadzeni w błąd. Dobrze, pan radny Bachanowicz, proszę bardzo. Nie powinienem się tutaj za bardzo wypowiadać i nie wiem, czemu te spojrzenia i słowa są skierowane tutaj typowo do mnie, bo ja się odniosłem tutaj do wystąpienia. Tak, bo pan, ale ja oglądałam, pan powiedział, że zamki zostały rozwiercone, dlatego to pan powiedział, dlatego ja mówię to do pana. Dobrze, ja tylko miałam informację, proszę mi nie przeszkadzać, ja pani nie przeszkadzałam, wysłuchałam panią spokojnie, także proszę mi nie przeszkadzać. Ja się odniosłem po wystąpieniu radnego Gajdamowicza do tego, że zostało pomieszczenie przyjęte bez żadnego protokołu, bez żadnej komisji. Ja mam pytanie do pani, czy wchodząc do pomieszczenia był spisany jakiś protokół, czy była powołana jakaś komisja? Takie miałam pytanie i do tego się odnosiłem, a nie do tego, znaczy ja powiedziałam, bo taką miałam informację, że prawdopodobnie zostały przewiercone zamki, ale to nie to było kluczem mojego wystąpienia, tylko to, że ktoś wszedł do pomieszczenia bez żadnego, bez żadnej komisji, bez żadnego protokołu. Czy szafki w miejscach pracy, jeżeli posiadacie, też nie są własnością żadnego z pracowników. Czy może sobie pracodawca wejść do tej szafki, otworzyć się bez obecności osoby zajmującą tę szafkę? O to mi chodziło, a nie, żebym ja tutaj kogoś obrażał. Nie miałam w ogóle na myśli, o pani nawet nie myślałam i nie miałam na myśli w ogóle kogokolwiek obrażania. Nie mam zamiaru tutaj, i pan burmistrz też się nieładnie zachowuje, że tutaj nazywa mnie, że wstyd i tak dalej, i tak dalej. No trochę nie taki się też nie mówi o osobach nie będących tutaj na posiedzeniu rady i tak dalej, i tak dalej. Także ja mam pytanie jeszcze raz. Czy podczas wejścia do pomieszczenia bez członka zarządu, to nie jest tak, że nikt nie przyjeżdża, to się wchodzi i tak, i tak. No to jeżeli się wchodzi, to się powołuje komisję, się powołuje, robi się protokół i tak dalej, a nie że się przyjmuje pomieszczenia. Dziękuję. Bardzo proszę, pan burmistrz. Ja myślę, że i tak należało zacząć od przeprosin, bo trochę inaczej wyglądały wystąpienia pana radnego na sesji, jak przedstawia to teraz. Pomieszczenia są własnością miasta i klub używał je bez umowy, chcę powiedzieć. Także jakby ta strona formalna tak trochę wygląda. Natomiast tak jak mówię, no ja myślę, że naprawdę wypadało zacząć od przeprosin. Proszę nie traktować tego jako ataku, ale tak po prostu, tak po ludzku.
Ja jeżeli mogę tutaj ad voce, ja nie mam tutaj problemu z tym, żeby przeprosić, jeżeli pani się poczuła urażona przed moim wystąpieniem. Nie miałam tego na myśli, żeby kogokolwiek obrazić. W takim razie tutaj przepraszam, ale to troszkę inaczej wygląda, jak pan tutaj burmistrz i pani przekazuje. Dziękuję. Pani radna Antochów, bardzo proszę. Znaczy pan radny Bachanowicz mówi tutaj o sprawach, które mają aspekt prawny, tak? Protokół, jakaś tam komisja, ale tak naprawdę to pismo było wysłane naprawdę dużo, dużo wcześniej i ci państwo mieli dużo czasu na to, żeby te pomieszczenia, że tak powiem, uporządkować i przekazać i też fajnie by było użytkowali to, tak jak powiedział pan burmistrz, bez żadnych, nie wiem, umów, bez pieniędzy, że tak powiem, no użytkowali sobie do czasu, kiedy znalazła się potrzeba, że trzeba było to pomieszczenie zagospodarować i zagospodarować naprawdę na rzeczy potrzebne dla ludzi, dla miasta. I takie ludzki odruch, tym bardziej, że pani kierownik dzwoniła do pana prezesa, prosiła, żeby przyjechał. No nie wiem, moim zdaniem ze strony tutaj obsługi MOPS-u, jak i szefostwa, nie było żadnego błędu, uchybienia. Dziewczyny chciały dobrze. Wyszło jak wyszło, no fajnie, że teraz pan Kamil przeprosił, ale uważam, że powinni też inni, nie wiem, ci, którzy użytkowali, ci, którzy nie przyjechali, nie pojawili się, przeprosić, bo to jest naprawdę ważne i potrzebne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? To może jeszcze ja właśnie, bo teraz tak, mieliśmy na ostatniej sesji wystąpienie pana prezesa i tak sobie myślę właśnie, że to było chyba takie celowe też tu zagrywkę. Teraz tak to odbieram właśnie, że pan prezes przedstawił tutaj klub jako taki właściwy, organizujący, a zaraz potem był atak tutaj no, ze strony niektórych radnych. Także myślę, że to takie wystąpienie było nie do końca chyba szczere, a ja mogę nawet myśleć, że byłoby to zaplanowane w tym momencie. Myślę, że tutaj słów padło dużo, padły słowa przeproszenia i myślę, że ten temat zamykamy. Także bardzo proszę. Pan radny Bachanowicz. Panie przewodniczący, uważam, że pan troszkę za daleko posunął się tutaj ze swoimi wnioskami. Proszę nie wiązać wystąpienia pana prezesa i tutaj członków zarządu z tym, co odczuli czy radny Gajdamowicz, czy ja i myślę, że pozostali radni. Proszę tutaj tego nie wiązać i nie robić tutaj jakichś inspiracji, zaplanowanych działań, bo to naprawdę szkodzi dla naszego wizerunku. Tutaj, jeżeli chodzi o Kresowie, to naprawdę działa tutaj bardzo wizerunkowo na nasze miasto i dużo osób wie o nas dzięki temu klubowi. I proszę tych dwóch aspektów nie wiązać ze sobą. Bardzo to proszę. Dziękuję. Dobrze, ja tylko powiedziałem, że to wygląda to na troszkę te wnioski, przedstawiając pana sesji, no troszkę posuwa się za daleko, uważam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze miałby inne sprawy? Sprawy różne? Nie widzę, w związku z powyższym, no tym niemiłym akcentem kończymy obrady dzisiejszej sesji w starym roku. Mamy przed sobą rok 2020 i myślę, że będziemy podejmowali tylko słuszne decyzje, a takich nieporozumień, jakie tutaj były ostatnio, w przyszłości nie będzie. Życzę państwu wszystkiego najlepszego w nadchodzącym roku, również wszystkiego dobrego dla naszego miasta. W związku z wyczerpaniem dzisiejszego programu, dzisiejszej sesji zamykam obrady. Dziękuję bardzo.